jeżeli ta kampania była zbyt ostra. Ja oczywiście powiedziałem słowo przepraszam i przepraszam. Tak, wystartowała w wyborach i od razu dzwonię. Że przed wyborami no nie odbierał telefonu od nas i nie chciał z nami na ten temat rozmawiać. Może. Będzie tak, czy nie? Myślę, że nie. Myślę, że... Rozmowy lokalne, ciekawi ludzie, ważne sprawy. Dzień dobry wszystkim. Witam w kolejnym podcaście Nowej Gazety Trzymińskiej. Zaprosiłem do nas dzisiaj Igora Bandrowicza, burmistrza Prusic, ale tutaj występującego w roli szefa lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej. Witam panie Igorze, pan jest szefem struktur powiatowych. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie. Od razu przejdę do meritum i zadam konkretne pytanie. Platforma Obywatelska wygrała wybory w powiecie trzebińskim, ale władzę straciła. Proszę powiedzieć, jaka jest pana diagnoza, co właściwie się wydarzyło? Tak naprawdę specyfika powiatu trzebnickiego jest taka, żeby wygrać wybory powiatowe, no trzeba mieć cokolwiek 11 radnych. My jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska postawiliśmy sobie jako cel uzyskanie od 8 do 9 mandatów i ten cel zrealizowaliśmy. Wiadomo było, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego wyniku, żeby mieć 11 mandatów, bo to jest po prostu niemożliwe do osiągnięcia przy takich statystykach i też przy liczeniu głosów metodą Donta, dlatego też wiedzieliśmy, że będziemy potrzebować koalicjanta i poczyniliśmy założenia w stosunku do trzeciej drogi, aby oni właśnie, prowadząc swoją kampanię, nastawili się na to, ale także wyznaczyli sobie cel, żeby uzyskać od 3 do 4 mandatów. Co prawda my wywiązaliśmy się z tego, z naszego zadania. W przypadku trzeciej drogi no zabrakło nam jednego mandatu. To ugrupowanie dostało 2 mandaty do powiatu trzebińskiego i to nam w sumie daje około 10 mandatów. To ja zapytam od razu, czy były prowadzone rozmowy z kimś innym? Bo... Ależ oczywiście w międzyczasie prowadziliśmy rozmowy zarówno z samorządowcami do powiatu trzebińskiego, gdzie chcieliśmy, że tak powiem, pójść na głębokie ustępstwa tylko po to, aby nie oddać powiatu trzebińskiego w ręce Prawa i Sprawiedliwości. W międzyczasie... Myśleliście Państwo o takiej dużej koalicji, czyli z ugrupowaniem właśnie samorządowców oraz trzecią drogą, tak, i Platformą? Tak, liczyliśmy na tego typu koalicję właśnie 10-mandatową po stronie tutaj koalicji tak zwanego 15 października. Mówię tutaj o Platformie Obywatelskiej i trzeciej drodze, czyli suma nasza była 10 i pozostałych samorządowców z powiatu trzebińskiego. Chcieliśmy ich zaprosić do koalicji. No niestety, idąc na głębokie ustępstwa, no niestety nie zdecydowali się pójść z nami w koalicję i wybrali swojego koalicjanta jako Prawo i Sprawiedliwość. Co to oznacza dla powiatu? Bo sytuacja jest dość dziwna, ponieważ w tym ugrupowaniu, mówimy o ugrupowaniu samorządowców, są radni, którzy jeszcze do niedawna wspólnie rządzili z Platformą Obywatelską. Tworzyliście Państwo wspólnie koalicję przecież w powiecie trzebińskim. Najbardziej szokującym faktem jest to, że ta kadencja 2018-2023 była jedną z lepszych kadencji dla powiatu trzebińskiego. Inwestycje, jakie zostały zrealizowane na powiecie trzebińskim, to są rekordowe inwestycje na poziomie 132 milionów złotych. Każda gmina uzyskała dotacje w wysokości prawie 20-25 milionów złotych na realizację dróg powiatowych, ale także innej infrastruktury powiatowej. Uważam, że to jest rekordowa kadencja i uważam, że tak naprawdę moglibyśmy to powtórzyć, zwłaszcza, że przed nami fundusze europejskie dla Dolnego Śląska, Krajowy Program Odbudowy, czyli możliwości pozyskiwania. No i zmiana władzy w sejmiku. Zwłaszcza zmiana władzy w sejmiku, gdzie mamy jako Platforma Obywatelska dwóch swoich marszałków, Wojtka Bochnaka i Rabczenkę, którzy są, że tak powiem, przy władzy i będą decydować o tym, w którym kierunku te środki popłyną to na Dolny Śląsk. To co panie Igorze nie zagrało? Co właściwie się wydarzyło? Dlaczego nastąpił ten rozłam? Co się z takiego wydarzyło? Problemy z naszą koalicją zaczęły się już w trakcie kampanii 2018-2023. My robiliśmy wszystko, żeby utrzymać ten sojusz w powiecie trzebińskim po to, żeby on był dobry dla powiatu trzebińskiego, a odzwierciedlał się w inwestycjach, które realizowaliśmy we wszystkich gminach i udało nam się to zrobić. Później stało się tak, że staraliśmy się jako Platforma Obywatelska też uzyskać jak największy wynik, co wiąże się, że tak powiem, z wewnętrzną rywalizacją w poszczególnych gminach, co wpłynęło później na sympatię, animozję w stosunku do naszej partii i być może to zdecydowało, że nie byliśmy takim koalicjantem, z którym samorządowcy do powiatu trzebińskiego chcieliby zawrzeć koalicję. Chodziło o to, że byliście Państwo zbyt, nie wiem, silną, mocną partią, czy zbyt mocnym partnerem?
Tutaj kolejny raz postawiliśmy sobie ogromne cele po to, żeby chociażby, że tak powiem, powalczyć o wójta Zawonii, burmistrza Trzebnicy, burmistrza Obornik Śląskich, burmistrza Brusic, ale także burmistrza wójta Wiszni Małej, po to, żeby także jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska rozbudować struktury w poszczególnych gminach, po to, żeby stać się jeszcze silniejszym ugrupowaniem. To w znaczący sposób wpłynęło na jakość postrzegania naszej partii, chociaż ja po wyborach spotkałem się zarówno ze wszystkimi włodarzami naszej gminy. Jeżeli ta kampania była zbyt ostra, ja oczywiście powiedziałem słowo przepraszam i przeprosiłem, i mam nadzieję, że, czy miałem nadzieję, że nie wpłynie to na dalsze rozmowy koalicyjne dla dobra powiatu trzebnickiego, bo wiemy, że ta koalicja byłaby najlepsza i była jakby kadencją rekordową, zwłaszcza, że mieliśmy sprawnego menedżera w postaci Grzegorza Terbona, który był odpowiedzialny w kadencji 2018-2023 za wszystkie inwestycje realizowane w powiecie trzebnickim i je przeprowadza. Teraz jego miejsce zajął Janusz Szydłowski, tak. Czyli człowiek Prawa i Sprawiedliwości. No i w ogóle władzę przejęło, można powiedzieć, również Prawo i Sprawiedliwość. Pani Anna Morawiecka jest przewodniczącą Rady Powiatu. Prawo i Sprawiedliwość ma członka zarządu. Tak, i wiceprzewodniczącego tak. też Rady, czyli właściwie wszystkie najważniejsze funkcje w powiecie udało się tym czterem radnym objąć. Ja tylko jeszcze może wrócę do poprzedniego pytania. A może jest tak, że wójt Wiszni czy burmistrz Żmigrodu mieli za złe Platformie Obywatelskiej, że wystawiła im kontrkandydatów w ich gminach, w której oni cieszyli się dość sporym poparciem? Nie zrobili. Że w tym był problem. To znaczy, być może tak, być może wewnętrznie rzeczywiście fundamentalnym problemem było to, że rzeczywiście Platforma Obywatelska może nie wystawiła, ale poparła kandydatów w poszczególnych gminach, ale my realizując swój program rozwoju Platformy Obywatelskiej przed podjęciem decyzji, że będziemy wspierać innego kandydata niż urzędującego kandydata w postaci chociażby pana Jakuba Bronowickiego, próbowaliśmy się skontaktować z panem Jakubem po to, żeby ewentualnie porozmawiać z nim, czy nie chciałby przyjąć naszej rekomendacji do startu jako wójta, albo być może zawrzeć, że tak powiem, porozmawiać z nami o przyszłej koalicji. No niestety rozmowy potoczyły się w taki sposób, że no, tych rozmów nie było, ponieważ pan Jakub Bronowicki przed wyborami no, nie odbierał telefonu od nas i nie chciał z nami na ten temat rozmawiać. Co będzie dalej teraz, proszę powiedzieć? Jak pan to widzi? No jest koalicja samorządowców filmowana właśnie przez wójtów i burmistrzów, która będzie współrządziła z PiS-em. Z PiS-em, który przegrał wybory w kraju, który przegrał wybory w sejmiku. Jak to wygląda dla naszego powiatu? Czy coś się zmieni? Czy państwo liczycie w ogóle na to, że może jeszcze nastąpić zmiana? Znaczy, szczerze, w kraju rządzi Platforma Obywatelska. Mam nadzieję, że już za chwilę, że tak powiem, będziemy widzieć te pozytywne zmiany, które będą płynęły także do powiatu trzebnickiego. W sejmiku dolnośląskim także rządzi koalicja trzeciej drogi bezpartyjnych samorządowców i Platformy Obywatelskiej. I tu też mamy realne przełożenie na to, co się będzie działo, jeśli chodzi o Fundusze Europejskie Dolnego Śląska, ale także Krajowy Program Odbudowy. Także liczymy też na to, że w międzyczasie może się dużo wydarzyć. Oczywiście takie koalicje powiatowe jest bardzo trudno rozcementować, natomiast pamiętajcie państwo, że przed nami być może już wkrótce wybory w Trzebnicy. I to też może być zaczynkiem tego, że pewna część radnych, którzy byli pod szyldem samorządowcy dla powiatu trzebnickiego, w jakiś inny sposób będzie chciało rozważyć przejście być może na drugą stronę po to, żeby realnie wzmocnić Platformę Obywatelską. Uważam, że my jako Platforma Obywatelska będziemy mieć argumenty do tego, żeby rozmawiać o zmianie koalicji w powiecie trzebnickim. Jesteśmy otwarci na koalicję z samorządowcami z powiatu trzebnickiego i wręcz chcielibyśmy zrobić z nimi tą koalicję tutaj w powiecie trzebnickim. Ostatnie pytanie, jeśli chodzi o powiat. Ostatnio dużo pisaliśmy o zwolnieniach w powiecie. Pracę tracą kluczowi pracownicy, czyli pracę straciła Iwona Kurowska, sekretarz powiatu, pracę stracił pan Grzegorz Derela. Ostatnio słyszeliśmy też, że pracę straciła pani skarbnik. Wcześniej również został zwolniony pan Robert Koretkowski, który jak się okazuje chyba w sądzie w pierwszej instancji tak, wygrał już sprawę. Jak pan to skomentuje i czy ewentualnie kolejni pracownicy mogą spodziewać się zwolnień, czy tak w ogóle powinno to wyglądać? Czy ja te wszystkie zwolnienia rozpatruję w kategorii politycznej, a polityki nie powinniśmy mieszać z samorządem. Tak, czyli ktoś politycznie wskazywał, kogo należy zwolnić? Być tak może pan tak. Niech pan redaktor zauważy, że wszystkie te osoby startowały w wyborach samorządowych. I to nie jest tak, że ktoś pracując w danym zakładzie pracy nie ma możliwości, czy nie ma perspektywy startu w wyborach samorządowych, bo przez to może stracić swoją pracę.
samorząd powiatowy jest samorządem wszystkich mieszkańców powiatu strzemickiego. Tutaj strach taki chyba na pracowników jednak padł, bo ci pracownicy sami mówili, że jest to zemsta polityczna. Jest to, ja też tak uważam, że rozpatruję to w kategoriach zemsty politycznej. Tak jak mówię, nie powinniśmy traktować polityki, mieszać polityki z samorządem. Samorząd rządzi się swoimi prawami i osoby, które mają chęć startowania z samorządu do innego samorządu, powinni startować i nie powinno to mieć wpływ na ich miejsce pracy. No to ja zapytam pana jako burmistrza. Gdyby ktoś z pana pracowników wystartował w wyborach, no dajmy na to do jakiegoś tam samorządu, ale nie z pana ugrupowania, czy też mógłby pożegnać się z pracą? Jak by to wyglądało? No ja mam przykład, no chociażby Joanna Wieraszka startowała w powiecie do powiatu trzebińskiego, startowała z listy trzeciej drogi, jest u mnie dyrektorem Centrum Usług Społecznych i takich przykładów mógłbym podać co najmniej kilka w historii, gdzie pracowałem, że nigdy nie wywieraliśmy wpływu na to, że jeżeli ktoś miał aspiracje samorządowe i chciał startować do samorządu, że w żaden sposób, że tak powiem, będzie to ukierunkowane z możliwością straty pracy. Wręcz przeciwnie, doceniamy aktywność samorządową i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej ludzi angażowało się w samorząd terytorialny, a tutaj niestety tak się nie stało. Mam przykład Iwony Kurowskiej, która pracowała w starostwie powiatowym chyba od 2000 roku, czyli ponad 20 lat. Bardzo doświadczony pracownik, wręcz pracownik, który nabył takich kompetencji, że dzisiaj trudno takiego pracownika pozyskać na rynku i z dnia na dzień pierwszy raz wystartowała w wyborach i od razu zwolnienie. Tak, wystartowała w wyborach i od razu zwolnienie. Grzegorz Terela, prezes Dolnośląskiej, prezes Krainy Wzgórz Trzebnickich, czyli naszego lokalnej grupy działania. Podobna sytuacja, wystartował na wójta Zawoni, został zwolniony. Przykład Patryka Andrzejewskiego, syna, który startował do Rady Gminy Żmigród, wystartował w tych wyborach. Pani Basia Andrzejewska, wybitny skarbnik powiatu trzebińskiego. Matka pana Patryka została zwolniona z pracy. Przykład Roberta Byrskiego, tak? To też jest przykład, który uwidacznia, co się dzieje i jakie są instrumenty wyciągane w powiecie trzebińskim. Wystartował z trzeciej drogi do Sejmu, konkurując z panią starostą z listy bezpartyjnych samorządowców. Była próba, mocna próba zwolnienia tej osoby z pracy. Jaką będziecie państwo opozycją w Radzie Powiatu? Macie 10 radnych, czy będzie, wspólnie mówię, z trzecią drogą. Czy to będzie opozycja konstruktywna, czy będziecie państwo może jednak próbowali przyciągnąć na swoją stronę radnych i może stworzyć na nowo koalicję? Jako koalicja, którą pamiętamy z roku 2018-2023, postawiliśmy bardzo wysoko poprzeczkę. Na pewno będziemy wspierać wszystkie projekty infrastrukturalne realizowane w poszczególnych gminach. Czyli to nie jest tak, żeby się państwo torpedować? Absolutnie nie. Będziemy, że tak powiem, chcieli spowodować to, żeby były te inwestycje na podobnym poziomie i trzymać kciuki za ten zarząd, jaki by on nie był, ale po to, żeby powiat trzebnicki się rozwijał tak, jak się rozwijał do tej pory, ale oczywiście będziemy wyciągać błędy, będziemy podsumować, będziemy chcieli, że tak powiem, patrzeć na ręce władzy po to, żeby spowodować to, że być może coś wydarzy się dziwnego. To może ta koalicja jest dobra, może będą super rządzić, może będą pozyskiwać środki, może tych inwestycji będzie bardzo dużo, może jeszcze więcej niż w poprzednich latach? Może. Będzie tak, czy nie? Myślę, że nie. Myślę, że nie, ponieważ uważam, że wszystkie dzisiaj stery są nastawione na to, żeby w powiecie trzebnickim rządziła Platforma Obywatelska. I mówię tutaj chociażby o Sejmiku Dolnośląskim, czy o ministerstwach, które w tej chwili rządzi, czy chociażby Trzecia Droga, czy Platforma Obywatelska. To są instytucje, do których my mamy dzisiaj dostęp. Nie mieliśmy tego wcześniej, wtedy, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj ten dostęp mamy i moglibyśmy przez te efekty synergii, połączenia samorządu z polityką ogólnopolską czy polityką sejmikową spowodować to, że tą kadencję, która była, jak wcześniej wspominałem, rekordową kadencją, kadencja 2018-2023, spowodować, żeby była to jeszcze lepsza dla rozwoju powiatu trzebnickiego kadencja, ta, która teraz jest. I mam nadzieję, że jeszcze się coś wydarzy, że uda nam się wrócić do władzy i poprowadzić ten powiat ku rozwojowi. Okej, zamknijmy ten wątek. Okay. Przejdziemy do drugiego tematu. Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera portalu nowagazeta.pl. Chciałbym zapytać o ostatnie wydarzenia, czyli o decyzję sądu z dnia 6 czerwca. Zapewne wszyscy samorządowcy to obserwują, zapewne wszyscy ludzie polityki się tym interesują, bo takiej sytuacji jeszcze nie było. Sąd postanowił unieważnić wybór Marka Długozimy na burmistrza Trzebnicy. Oczywiście wyrok nie jest prawomocny, ale ja chciałbym zapytać,
Jak Państwo to oceniacie? Co to w ogóle oznacza? Proszę powiedzieć, jak Pan to widzi? No i w ogóle, co taka sytuacja będzie miała, czy jakie będzie miała znaczenie właśnie dla lokalnej społeczności, dla mieszkańców? Tak, rzeczywiście sąd jednoznacznie i literalnie podważył wybory, które miały miejsce tutaj w Trzebnicy. No nie może być osoba, która jest krewną osoby startującą na burmistrza przy liczeniu głosów i to jest literalnie zapisane w ustawie i tak też się wydarzyło tutaj w Trzebnicy. Jestem zdziwiony, że tacy wybitni urzędnicy jak Daniel Buczak czy Marek Długozima pozwolili sobie na taką sytuację. Oni przyłączyli, myśli Pan, czy to było z premedytacją? Aż trudno mi się do tego odnieść, bo być może, że tak powiem, ja nie wyobrażam sobie taką sytuację, że mógłbym to przeoczyć, zwłaszcza, że nie robią tych wyborów po raz pierwszy, są to któreś wybory i to jest sytuacja moim zdaniem niedopuszczalna. Dla nas, dla Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej to jest game changer, jeśli chodzi o powiat trzebnicki. Może wydarzyć się wiele. Mamy bardzo dobrą kandydatkę na burmistrza gminy Trzebnice, panią Iwonę Kurowską, która ma doskonałe doświadczenia, byłaby perfekcyjnym burmistrzem gminy Prusice i na pewno, że tak powiem, zrobimy wszystko, aby stanąć na wysokości zadania, żeby ta osoba, tylko tej osobie Gorze, udało się dostać do drugiej tury. Tylko Panie Gorze, żeby była druga tura, to najpierw trzeba przejść głosowanie w tym okręgu numer 14. Tam chodzi o to, żeby wszyscy kandydaci zdobyli w sumie przynajmniej 134 głosy. Czy pozostali kandydaci, znając już wynik wyborczy, wiedząc, że nie mają szansy na drugą turę, myśli Pan, że oni będą się przykładać do tego, żeby przekonywać swoich wyborców, że warto iść do wyborów, że warto jeszcze raz głosować? Jak to będzie wyglądało? Nie jest ciężko sobie to w ogóle wyobrazić. Nie ukrywam, że jestem w stałym kontakcie z panią Iwoną Kurowską. Też rozmawiamy na temat tego, co się może za chwilę wydarzyć tutaj w Trzebnicy. Rozmawiałem z panią Iwoną Kurowską kilka dni temu. Jest w stałym kontakcie ze wszystkimi kandydatami i wszyscy kandydaci podtrzymują walkę i chcą, żeby doszło do tego, do tej drugiej tury w Trzebnicy i będą, że tak powiem, mocno zaangażowani z dużą determinacją, motywacją i dyscypliną do tego, żeby pójść na te wybory, zmotywować swoich wyborców, tych wszystkich, którzy do tej pory głosowali na nich, po to, aby właśnie ta druga tura w Trzebnicy się odbyła, a wtedy rzeczywiście może być jedna wielka niewiadoma, co się wtedy wydarzy tutaj w gminie Trzebnicy. Tak, tu musimy postawić kropkę, bo musimy jeszcze poczekać na prawomocne orzeczenie sądu. Nie wiemy, czy będą składane apelacje, być może, ale jeśli tak, to musimy jeszcze odczekać to nawet prawdopodobnie kilka tygodni, może nawet miesięcy, więc wybory raczej po wakacjach. Chyba tak. Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera portalu nowagazeta.pl. Ostatnie pytanie. Chodzi o pojawiające się ostatnio informacje o tym, że w gminie Trzebnica zawiązany został klub Koalicji Obywatelskiej. I druga informacja, że w Trzebnicy powstało też koło Platformy Obywatelskiej. Wspominał nam o tym radny sejmiku Marek Łapiński, który był tutaj naszym gościem. Proszę powiedzieć coś o tych wydarzeniach. Czy to już wszystko jakby zmaterializowało się? Jak wygląda sytuacja dzisiaj? Zacznę od tego, że rzeczywiście po tych wyborach samorządowych jesteśmy kilka razy silniejszy, ponieważ udało nam się pozyskać liderów we wszystkich gminach w powiecie trzebnickim i tam też powstaną struktury. Czyli w każdej gminie chcecie Państwo zakładać struktury? W każdej gminie udało nam się pozyskać liderów. Natomiast pod względem formalno-prawnym wynika to w sposób następujący, że jest w powiecie trzebnickim jedno koło Platformy Obywatelskiej, która swoim zakresem obejmuje wszystkie gminy. I powstanie koła gminnego spowodowałoby to, że koło Platformy Obywatelskiej Powiatu Trzebnickiego musiałoby się rozpaść, ponieważ musiałoby wyłączyć ze swojego obrębu terytorialnego gminę Trzebnica i na nowo ogłosić wybory. Na dzień dzisiejszy no jest to trudna sytuacja, ponieważ jak wiecie Państwo, my musimy się zająć sprawami naszymi, natomiast być może stoimy przed za chwilę wyborem nowego szefa regionu, bo być może do tego tutaj w Platformie Obywatelskiej dojdzie i wszystkie ręce na pokład, aby taką osobę w regionie wybrać. Ale to ja tylko pytam, czyli też do Platformy Obywatelskiej w tej chwili coraz więcej osób chce się zapisywać? Zaprosiliśmy wszystkie osoby, które były członkami założycielami koła Platformy Obywatelskiej
Trzebnica do tego, aby przystąpili do koła Platformy Obywatelskiej Powiatu Trzebnickiego, po to, żeby wesprzeć nasze koło w tym, żeby w przypadku wyborów nowego szefa regionu liczyć się i zasiąść przy stole, gdzie będą rozdzielane chociażby stołki w zarządzie regionu. I to jest bardzo ważna rzecz. I mam nadzieję, że te osoby, że tak powiem, zdecydują się i dołączą do nas. Natomiast, tak jak wcześniej wspominałem, pozyskaliśmy liderów w poszczególnych gminach i na tych liderach będziemy budować poszczególne struktury w gminach takich jak Zawonia, Trzebnica, Żmigród, Prusice, Oborniki Śląskie czy Wiśnia Mała. Będą to podgrupy, tam będzie lider, który będzie taką grupą się opiekował, a ta grupa później, że tak powiem, będzie należała do koła trzebnickiego. Panie Igorze, bo ja tak obserwuję jakby już lokalną politykę, lokalne ugrupowania, które tutaj działają od wielu lat. I tak szczerze powiem, wydaje mi się, że te wszystkie duże partie, które istnieją w Polsce, czyli Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma Obywatelska, no dzisiaj to Trzecia Droga, czy PSL, tak naprawdę w gminach praktycznie nie posiadają struktur, albo o tych strukturach jest bardzo cicho, albo ich w ogóle nie widać. Nie wiem, czy Państwo też się z nami zgodzicie, ale owszem, są ci liderzy, tworzycie Państwo listy, ale takiej działalności oddolnej to chyba nie ma, tak? Bo tak naprawdę zadając sobie pytanie potencjalnemu człowiekowi, który mieszka w powiecie trzebnickim, czy chciałby przynależeć do partii, tak naprawdę trzeba sobie zadać, a tak naprawdę po co, a co mi ta partia daje. I my też postawiliśmy sobie jako koło powiatu trzebnickiego ambitny cel, żeby stworzyć program, autorski program dotyczący tego, jak namówić, zachęcać czy aktywizować ludzi do tego, żeby przystępowali do partii trzebnickiej. I pracuję nad tym programem właśnie z młodymi demokratami. Tutaj młodzi demokraci mają swoje koło w Trzebnicy. Stworzymy taki program skierowany zarówno dla osób młodszych, jak i osób starszych, po to, żeby, że tak naprawdę pokazać, co to jest partia polityczna, dlaczego, że tak powiem, należy przystąpić do partii politycznej i z czym tą partię polityczną się je i do czego ona nam jest tutaj tak naprawdę potrzebna. Bo rzeczywiście zgadzam się tutaj z panem redaktorem, że do tej pory to wyglądało bardzo mizernie. Tylko to trzeba powiedzieć, że ta słabość dotyka zarówno Platformę, jak i Prawo i Sprawiedliwość, bo faktycznie tych struktur takich oddolnych prawie nie ma. Tam się spotykają wiecznie te same osoby, 5-6 osób, prawda, które tworzą te ugrupowania. Dlatego my też, nam też pytanie, zależy... Pytanie właśnie, jak przekonać mieszkańców do tego, żeby chcieli, nie wiem, działać z państwem, czy w ogóle cokolwiek robić. Może mieszkańcy, tak jak pan mówi, może to jest niepotrzebne. Może po prostu państwo sobie myślicie, że ta partia jest taka ważna, a ludzie po prostu idą głosować na tą czy inną opcję, ale niespecjalnie chcą należeć do partii. Tak, ja mam doświadczenie, bo miałem przyjemność skończyć Szkołę Liderów Politycznych, ale także współpracuję z Fundacją Batorego z Warszawy i tam są tego typu programy dedykowane do poszczególnych gmin, do poszczególnych miast i na bazie ich autorskich projektów chcielibyśmy taki projekt stworzyć właśnie do powiatu trzebnickiego, który tak naprawdę będzie pokazywał, po co tak naprawdę i czy warto zapisać się do partii politycznej i co mi daje przynależność do partii politycznej, po to, żeby jeszcze bardziej ukierunkowywać i otwierać ludziom pewne przestrzenie do tego, żeby wiedzieli, z czym ta partia się wiąże i co ta partia, że tak powiem, może i jak ta partia może działać. Oczywiście dzisiaj bardzo... Jakby pan przekonał mieszkańca, żeby chciał się zapisać do partii? Co on zyskuje? Co zyskuje? Już mówię. Więc partia polityczna to jest przede wszystkim drużyna osób wzajemnie się wspierających, którzy pomagają sobie w realizacji wspólnych celów i mających, że tak powiem, wyznaczają wspólne cele zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Dużo łatwiej jest robić pewne założenia, wyznaczając sobie pewne cele zmiany chociażby naszego przykładowego podwórka, mając do tego grupę ludzi, która idzie w jednym ukierunkowanym celu, niż robić to samemu. I taka właśnie jest partia polityczna. Czyli partia chodzi polityczna o tworzenie takiej grupy, wspólnoty jakiejś. Wspólnoty, która wyznacza sobie wspólne poglądów, cele. Tak? Oczywiście, my bazujemy na wartościach opartych na wartościach Unii Europejskiej, ale także oczywiście budujemy przez to naszą tak zwaną tożsamość Platformy Obywatelskiej. Chcielibyśmy najpierw budować osoby, które będą wiedziały, jaka ta partia Platformy Obywatelskiej jest, jakimi wartościami się kieruje, jak jest położona na linii lewica, prawica, gdzie ona się mniej więcej tutaj sytuuje, a następnie, że tak powiem, wyznaczać sobie pewne cele już takie kierunkowe w poszczególnych gminach, w poszczególnych miejscowościach po to, żeby je później realizować za pomocą właśnie zespołu, który zbudujemy w postaci naszego zespołu Platformy Obywatelskiej w powiecie trzebnickim. No dobrze, spotkamy się za kilka miesięcy i zobaczymy, czy te struktury powiększyły się, czy udało się coś zbudować? Zdradzę tutaj jedno, że już się powiększają. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia. Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera portalu nowagazeta.pl.